Witam serdecznie na kanale Iwitarot osoby spod znaku Baranka, Lwa i Strzelca. Witajcie kochani i mi się kłania. To czytanie jest dla Was na czas właściwie od 22 do 31 grudnia. To czytanie jest ogólne, nie będzie z każdym rezonowało, a ja już zacznę bez zbędnych wstępów. Czytanie dla osób spod znaku Baranka. Zobaczymy, kochani, co u Was w tym czasie, co do Was przychodzi. Co u osób spod znaku Barana od 22 do 31 grudnia 2022. Co do Was przyjdzie? Ogólna energia dla Was to wieża. Wieża. Coś się nagle zawali, coś runie i w zasadzie nie będziesz miał na to wpływu. Czy to relacja się zawali? Czy jakieś sprawy techniczne? Coś tutaj runie, coś, co było budowane, widziałeś, że się psuje, widziałeś, że wymaga naprawy. No, widać, nie masz tyle czasu, jak by ci się wydawało. No dobrze, jeszcze sobie będziemy dopowiadać. Wpływy korzystne. No proszę, sąd ostateczny. Coś obije się o sąd. Czy to chodzi o rozwód, może dobiega końca ta sprawa rozwodowa, być może jesteś przed, dopiero do ciebie dochodzi, że ta relacja nie ma sensu, a może ktoś z Was po prostu dopiero kogoś poznał do związku i myśli o tej osobie, no jako już, no o kimś, kim chcesz spędzić resztę życia. Tutaj również widzę spotkania z przyjaciółmi i właśnie tam możesz kogoś poznać. Słuchajcie, wiele sytuacji i to jest właśnie fajne, to jest dobre na ten czas. Być może jakieś sytuacje się wyklarują, no i pójdziesz albo w prawo, albo w lewo. Wpływy niekorzystne. Niekorzystne. Za wolno coś się. Myślałeś właśnie to, co mówiłam, że miałeś czas na realizację, naprawianie. Jednak to za wolno poszło. No i ten koniec przyszedł szybciej niż się spodziewałeś. Tu może nawet chodzić o samochód, słuchajcie, nie od razu o relację. Tu może chodzić o pracę, gdzie po prostu nagle zostajesz zwolniony albo idziesz na emeryturę. Więc nie mam pojęcia, w jakiej jesteś sytuacji, Baranku, ale właśnie tu to tak właśnie wygląda. Coś się zbliżało wielkimi krokami do zmiany, wielkiej zmiany w Twoim życiu. Ostrzeżenie. No, powiem, że przed relacjami. Ktoś cię oszukiwał, być może w miejscu pracy, być może w domu, wśród bliskich ktoś dla ciebie życzył, więc tutaj jest ostrzeżenie przed taką osobą. Jaka jest niespodzianka, że będziesz mógł realizować swoje jakby nowe plany. No nie z wszystkimi możesz być szczery, ty to już wiesz i nie każdemu o tym powiesz. Albo się dowiesz o czymś takim, że ktoś realizuje jakieś nowe plany, gdzie może ciebie bierze też pod uwagę w tych planach. W miłości, przepraszam, w miłości, zobaczcie, tutaj jest no, jakieś rozczarowanie, strata, może po rozstaniu, no, poczucie
straty i takie wałkowanie, wiecie, tego, co było między wami. No dobrze, a co z pracą? Nerwowa sytuacja, nerwowa energia tutaj jest. Ktoś kogoś jakby obserwuje, wykorzystuje tą wiedzę do swoich planów. No dobra, teraz będziemy to dopowiadać. Co tutaj u baranka od 22 do 31 grudnia? Okej, tutaj mamy ogólna energia. Zobaczcie, tutaj koniec, ta wieża wali się, ale co powoduje, że będziesz mógł spełniać swoje marzenia? No to jest niesamowite. Musi się coś zawalić, żebyś mógł coś zacząć, o czymś, o kimś myśleć zupełnie w inny sposób, na nowo, coś takiego. Pójdziesz za swoją gwiazdą. No dobra, jakieś drzwi ci się otworzą. Ta sytuacja w ogóle jest. Będziesz pod opieką sił wyższych, baranku, więc. Ja wiem, że jest ciężko uwierzyć w coś takiego. Wpływy korzystne. Nowa droga, nowe pomysły, koniec czegoś. No, śmierć mówi o koniec cyklu. Koniec jakiegoś przedsięwzięcia, rzeczywiście, może małżeństwa, relacji, może pracy, co pozwoli ci pójść w nową drogę. Bez jakichś obaw bym nawet powiedziała. No, koniec małżeństwa. No. Nie chce być inaczej. Co dalej? Co jest niekorzystnego? Dwójka. Niekorzystne. Albo. Słuchajcie, albo tutaj chodzi o to, że. No tak. Ktoś tutaj się czymś martwi. Noce nieprzespane. Myślę, że czujesz, że ta katastrofa była już bliska. To jest jakaś impreza, zabawa. Coś może się zawalić na tej imprezie. I tutaj się właśnie jakby dokona, jakby będziesz decydować, podejmiesz decyzję. Więc tutaj również w tej trójce kielichów widać trójkąt, słuchajcie. Więc tutaj mam wrażenie, że do kogoś dotrze, że no, był czy była zdradzana. Ostrzeżenie. No, ktoś z przeszłości może przyjść do ciebie i jeszcze ci nieźle napsuć, jeszcze coś namącić, przez co ta osoba może spowodować jakąś stratę finansową. No, wystarczy, że się będziesz rozwodzić, wystarczy, że tutaj będą dzieci i wiadomo, to podział majątku. Cokolwiek to jest, tutaj jest właśnie ostrzeżenie, że jak się będziesz rozwodzić, to tutaj będzie bardzo ciężko. Takie wywalanie brudów na wierzch i straty finansowe. No, w miłości. No tak. No i znowu tutaj zdrada wychodzi. Myślę, że dotrze do ciebie, że no nie było tak wspaniale, jak mogło ci się wydawać. Jak mleko się wylewa i no ciężko będzie ci jakby przetrwać do końca tego
roku będziesz chcieć, żeby ten rok się już skończył, chcesz pójść już na nowo, już od nowa realizować jakieś nowe plany, nie wiem, poznawać ludzi. Jednak musisz posprzątać tutaj, czyli ten rozwód jest potrzebny, żeby zacząć pójść nową drogę. Mam bardzo smutny koniec tego roku, niestety. Co w pracy? Mak. No, widzę, że ktoś tutaj się broni, bo czuję się oszukiwany w pracy. Obserwuje, co szef zrobi, i bronisz się przed jego decyzjami. Być może ten szef ma swojego doradcę, który no, dzięki niemu nagina tą rzeczywistość, a ty się, biedny baranku, z tym zmagasz. No i to może być. Ojejku, tutaj wyszła cesarz i cesarzowa. Tutaj jest wojna pomiędzy nimi. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o małżeństwo, które się rozwodzi i ma być może wspólną firmę. I tutaj przy tym mężczyźnie widzę, że jest jakiś doradca, a kobieta bardzo się stara z nimi walczyć. Jeden drugiego obserwuje, każdy obserwuje ruch drugiego. Więc strasznie nerwowa sytuacja tutaj jest. Jaka jest rada dla ciebie, baranku? Dla baranka. Rada dla ciebie na ten czas od 22 do 31. Idź nową drogę. Myślę, że jeżeli potrzebujesz pomocy, jak wyrwać się z tych negatywnych emocji, sytuacji, myślę, że tutaj pójdziesz do kogoś, kto będzie mógł ci pomóc w tej sytuacji. Pomóc ci się wyrwać, pójść w nową drogę i odejść. Dajmy na to, mówimy tu o rozwodzie, więc to pozwoli ci zacząć coś od nowa. Czyli pójść za swoją gwiazdą. Tak mi się tutaj wydaje. A co aniołki na to? Dla ciebie, baranku, na ten czas. No proszę, już mi wyskoczyła karta. Idealny moment. Idealny moment. Idealny moment i zobaczymy, o co tu chodzi. To jest doskonała chwila na działanie w związku z sytuacją, o którą pytałeś. Idź naprzód z pewnością siebie. Niczego nie odwołuj ani nie odwlekaj w czasie, ponieważ energetyczne drzwi są dla ciebie teraz w pełni otwarte. Panują właśnie dla ciebie odpowiednie warunki. Nawet jeśli jesteś przekonany, że nie jest jeszcze gotów, możesz działać ze świadomością, że właśnie jesteś. No dobrze, to wszystko z mojej strony. Moi drodzy, jejku, ja wam życzę wszystkiego dobrego, szczęścia w nowym roku, by wam się jak najlepiej przecież układało. Czego z całego serca wam życzę. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa! Dobrze, teraz bardzo proszę o uwagę. Osoby spod znaku lwa. Lwiątka, moje drogie, zobaczymy, co u was. Co u lwów? Co u lwów? Już jestem, już, już. Dobra. Co
ulwa od 22 do 31 grudnia 2022 roku. Co ulwa? Ogólna energia u ciebie to... No fajnie, powiem ci, lwie, że poczucie szczęścia, spełnienia, czas zabawy, spotkań z ludźmi, z przyjaciółmi, wiecie, cokolwiek to nie jest dla ciebie, tutaj jest miło spędzony czas. Poczujesz się zwycięzcą, poczujesz, że idzie coś ku dobremu i ty dobrze o tym wiesz. Wpływy korzystne, królowa denarów, to jest albo twoja mama, albo żona, albo to jesteś ty, lwicą. W każdym razie, jeżeli jesteś kobietą, lwem, możesz być w ciąży. No dobra, a wpływy niekorzystne. No nerwowe sytuacje, coś tutaj, kłótnie jakieś. O coś, nie, to mogą być jakieś takie, idziesz w zaparte i nie dajesz dojść do słowa. Ty masz rację, tylko ty masz rację. To nie jest fajne na ten czas. Dobrze by było odpuścić jednak. No dobra, ostrzeżenia dla ciebie, lwie. Ostrzeżenia. Dwójka buław. No jesteś jakby przed wyborem. Ten wybór może nie być... No... Możesz się pomylić w wyborze, o tak bym powiedziała. Jakieś tutaj ostrzeżenie jest, że ten kluczyk nie włożysz do odpowiedniej skrzyneczki. No dobra, jeszcze sobie dopowiemy, o co chodzi. I niespodzianka. Jesteś po ciężkich przejściach. Coś działo się... No... W twoim życiu takiego, że czujesz zmęczenie. W tym czasie, tak do końca tego roku, będziesz odpoczywać, będziesz analizować swoje życie, kierował się będziesz intuicją i w zasadzie słuchał swojego wewnętrznego głosu. Tutaj widzę nowe pomysły na coś, na kogoś. Tutaj jest takie robot życia i zajmujesz się sobą. Tym, co lubisz robić, będziesz takim egoistą, co również i ta karta mówi. Co w miłości i co w pracy? Ale w pracy wielkie zmiany. Jeśli chodzi o miłość... Arcykapłanka, kapłanka, jak zwał, tak zwał, to jest kobieta, która może być kochanką. Może ty jesteś lwicą, która jest kochanką lub lew ma kochankę. Zobaczymy, o co tutaj chodzi, jak będę dopowiadać. W każdym razie to jest ktoś, lwa może fascynować ta osoba, jest, która kieruje się intuicją, dogaduje się z nią. Czuję się bezpiecznie. Jeżeli ty jesteś tą kobietą, więc chcesz może zostać czyjąś kochanką. No dobrze. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj zastanawiasz się, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Jedni może idą na emeryturę, inni może idą w innym kierunku, inna praca. Coś tutaj takiego
kroki ostateczne, kroki, które powodują, że tutaj są duże zmiany, które będą miały wpływ na twoje całe życie. Czyli, no nie wiem, ty sam lwie wiesz właściwie, w jakiej tej sytuacji jesteś dzisiaj. No dobra. Coś związanego z sądem również. Dobra, to powiemy. Główna energia u lwa od 22 do 31 grudnia. Aż tyle kart mi się chwyciło. Dobra, niech będzie. No powiem tak. Będziesz spełniać swoje marzenia, pójdziesz za swoją gwiazdą, wiem. Tutaj widzę imprezy, trójkąty. Jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz mieć dwie kobiety, bynajmniej na tej karcie tutaj są. Co jeszcze? Będziesz ogólnie, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, będziesz spędzać czas między ludźmi. Będziesz się dobrze bawić wśród nich, a oni z tobą. Będziesz realizować coś, omawiał, nie wiem, czy tutaj jest ktoś, kto ci się podoba, z kim chcesz spędzić całe życie. Coś tu się takiego wydarzy, jakby było z góry jakby to jakby naznaczone. Jesteś pod opieką sił wyższych w tym momencie. Tutaj to, co się zdarzy do końca 2022 roku, mogłabym powiedzieć, że to się musi wydarzyć. Cokolwiek to jest. Może też jesteś królową kielichów. Tutaj mówię do kobiet, która może poznać mężczyznę. Tutaj mówię o lwicy, która ma taki charakter, która lubi towarzystwo. Kieruje się intuicją, jest lubiana zupełnie i spokojna. Osoba, która potrafi dochować tajemnic, więc też tutaj mówię o takiej lwicy. Może to komuś pomoże, nie mam pojęcia. No dobra, teraz o co tutaj chodzi z tą królową denarów? Mamy tutaj tutaj widzimy mężczyznę. On jest młodszy od tej kobiety. Dojrzałej, może ona jest mężatką, a on nie jest, on jest kawalerem, ale tutaj mają się ku sobie. Tutaj jakby jeżeli jesteś mężczyzną, to możesz mieć starszą kobietę, jakby dogadujesz się z nią, tak? Jeżeli jesteś lwicą, która ma młodszego kochanka po prostu. Też tak może być. Tutaj planujecie wspólną przyszłość? Tak jakby to miało cesarzową, matko jedyna. No, mężczyzna i dwie kobiety. No nie chcę nic mówić, ale to tak jakby właśnie miało zaistnieć. I obie mężatki? No nie. No nie chcę być inaczej. A co nie służy? Jakaś kłótnia. Kłótnia. O, coś się wyleje oczywiście. Nerwowo jest. Księżyc mówi o tajemnicach. O tym, by w tej pozycji bynajmniej mówi, by nie podpisywać umowy, ponieważ możesz wiele stracić. Tutaj również widzę nerwowe sytuacje między partnerami, kłótnie jakieś. Coś powoduje, że jesteście ze sobą. W pracy z kolei, no też nie wesoło. Pieniędzy nie ma, jakieś
Ciężka atmosfera, gdzie tutaj właściwie chciałbyś odejść, czy chciałabyś odejść. Tutaj jest ta właśnie piątka denarów, gdzie właściwie, no myślę, że cokolwiek to nie jest, strasznie się tutaj musisz czuć, lwie. Jakie jest ostrzeżenie? No myślę, że coś przychodzi z przeszłości, jeszcze do ciebie przyjdzie, jakaś przykra sytuacja. Od szefa? Coś związanego z szefem, z mężem, z kimś, kto ma władzę nad tobą. Może będziesz chciał skończyć współpracę i to nie będzie dobre do końca tego roku. Będziesz się musiał powstrzymać, bo ci to może po prostu zaszkodzić. Jaka jest niespodzianka? Przyjdzie wiadomość. Jakaś wiadomość przyjdzie urzędowa do ciebie, z czego się chyba ucieszysz. Nie ucieszysz? Odpuścisz to, co nie służyło. Odpuszczasz coś, odpuszczasz, ponieważ coś nowego przychodzi, co spowoduje, że możesz odpocząć. O. Były jakieś przykre sytuacje, wiadomości, cokolwiek to jest ze sprawami urzędowymi, to odchodzi od ciebie, przychodzi jakaś nowa propozycja i w końcu czujesz, że coś idzie po twojej myśli. No dobra, co w tej miłości? O co chodzi z tą arcykapłanką? Mamy tutaj, no tak, no seks jest i to ostre. Podróże. Powiedziałabym tak, że co niektórzy z was kochankę mają gdzieś w oddaleniu od siebie i możecie gdzieś się spotkać. Możesz do niej pojechać. Jesteś tym mężczyzną, który po prostu jest jej spragniony. Inna sytuacja. Możesz gdzieś wyjechać do rodziny w tym czasie i poznać kogoś, kim i ta kobieta może zostać twoją kochanką. Więc tutaj diabeł wręcz króluje u lwa. No dobra, a jeżeli jesteś tą kobietą, to przyjedzie ktoś do ciebie, no i tam już będzie bardzo gorąco. No dobrze, a teraz co w pracy? Sąd ostateczny. Właśnie tutaj ta karta również mówi o dokumentach, o jakichś realizacji jakichś, nie wiem, dokumenty przychodzą, tak? Jesteś tym już zmęczony, lwie. Jakąś pracą. Praca cię męczy. Chcesz zmienić to, co jest do tej pory w twoim życiu, bo już nie czujesz się tutaj kompletnie. No tak. Ja tutaj widzę odejście z sytuacji, która nie służy, gdzie po prostu czujesz się wykorzystywany, oszukiwany i odchodzisz. Czujesz ulgę. Tutaj być może o to chodzi też, że lew dostaje nową propozycję pracy i odchodzi. Odpuszczasz, lwie, to, co nie służyło do tej pory. Było to zranienie głębokie. Dobra, jaka jest rada dla ciebie na ten czas od 22 do 31 grudnia? Rada. No proszę. Rada. Realizuj swoje zamiary, marzenia.
To, co masz w głowie, możesz realizuj, tylko nie chwal się wszystkim. Możesz mówić osobom, które w zasadzie masz do nich zaufanie. Nie wszystkim. Wszystkim nie paplaj, co tam masz w planach. Cesarzowa z kolei mówi, by obserwować to, co się dzieje dookoła. Więc te plany jakieś przychodzą do twojej głowy, ale jeszcze nie są do zrealizowania jakby. I tego się na razie trzymaj, lwie. Chociaż tutaj widzę znowu parę, kobietę starszą od mężczyzny. Tak jakby się historia powieliła. Tak. Co tutaj aniołki mówią? Od razu mi to tak wyszło. Co one chcą ci powiedzieć, lwie? Dobra, już wyciągam. Decyzja należy do ciebie. Decyzja należy do ciebie. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w twoich rękach. To w tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmie kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z twoich wcześniejszych doświadczeń. No dobrze. Mam nadzieję, lwie, że pomogłam w jakiś sposób. Ja z mojej strony życzę ci wszystkiego dobrego, szczęścia w nowym roku i do następnego czytania. Trzymaj się, pa. Dobrze, teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku strzelca. Zobaczymy, co u strzelca. Troszeczkę tych kart jest, muszę je pozbierać. Momento. Dobrze, kochani, zobaczymy, co u strzelca. Co u strzelca? Od 22 do 31 grudnia 2022. Strzelca. Tutaj widzę, że będziesz się zmagał no, niezbyt przychylnym towarzystwem, z kimś nieżyczliwym. Bynajmniej nie będzie to wyglądał tak, jakby się mógł wydawać, czyli w porządku, że tak powiem. Jakiś tutaj ktoś nieszczery, oszukujący cię. Wpływy korzystne, dużo kontaktów, kontakty ze znajomymi, kontakty czy to przez komputer, czy w realu. Słuchajcie, no teraz naprawdę dużo wyjazdów jest, przecież święta, Sylwester. Te wszystkie okazje powodują to, że, no, że życie nabiera tempa. Wpływy niekorzystne. Jakoś nie widzę, żebyś tu się miał jakoś tak
dobrze czuć w jakimś towarzystwie. To wciąż tutaj to jest pokazane. Ostrzeżenie. Coś się opóźnia z jakiegoś powodu. I niespodzianka dla strzelca. As kielichów, czyli może się zakochasz, może to nowa miłość do ciebie przychodzi, lub nowa praca, zależy o co pytasz. W każdym razie okazja, a tak naprawdę od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Co w miłości u strzelca i co w pracy? Ostre cięcia w pracy. Ale dobra. W miłości widzę spotkania w rodzinie, spotkania z przyjaciółmi z przeszłości. Taka nostalgia, wspominki w gronie przyjaciół. Może spotkasz ex-partnera, partnerkę. No dobrze. A w pracy... ostre cięcia. Tutaj królowa mieczy lubi, jak wszystko dzieje się po jej myśli. Może to jesteś ty. Może twoja szefowa, której może nie znosisz. Dobra, zobaczymy dalej. Wredna baba po prostu. Dobra. Ogólna energia. Ogólna energia dla strzelca. No proszę, no mówię, spotkania w rodzinie, oszukiwanie. No kurczę, no to właściwie mogłabym nie dokładać tych kart, bo właściwie to jakby potwierdziło. Lub tutaj chodzi po prostu o trójkąt. I znowu ktoś kogoś oszukuje. Matka jedyna, ja nie wiem. Dobra. Wpływy korzystne. Kapłanka. Ale dlaczego wpływy korzystne? Mąż ma kochankę. Tak bym powiedział. Mąż ma kochankę. Nie wiem, czy ty jesteś tym strzelcem, mężczyzną, który ma kochankę, lub jesteś kobietą strzelcem, która jest kochanką dla mężczyzny, żona tego. I tutaj widzę, że są po prostu intensywne rozmowy, spotkania. Pracujecie nad tą relacją, albo to chodzi o pracę. W pracy się spotykacie. Kurczę. No dobra. Może coś realizujecie przy okazji. Dobrze. Co z niekorzystnego? Kobieta ma wpływ, znaczy się dominuje nad mężczyzną. Dominuje nad mężczyzną. Co nie jest dobre? I znowu wychodzi mi trójkąt. No i nie chcę być inaczej. Dominuje kobieta nad mężczyzną. Co ją bawi, cieszy, ale jego niekoniecznie. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Wredna baba jakaś tutaj jest, która ma, przez którą opóźni się realizacja jakichś planów. Nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. W każdym razie tutaj jesteś przed wyborem. Może się bronisz przed tą kobietą. Ostrzeżenie jest, by może wyluzować, bo ta kłótnia, może ta sytuacja może nabrać czegoś gorszego niż do tej pory. Możesz być nieźle poturbowany, strzelcze. No, a jaka jest niespodzianka?
cesarz. I znowu dwójka. Król buław. Aha. To tak jakby kobieta miała... Słuchajcie, kobieta ma dwóch mężczyzn do wyboru. Męża i kochanka. Nie wie, co z nimi zrobić. I pójdzie w, jeszcze ich zostawi i pójdzie w, jeszcze w inną stronę. Tak mi tutaj przyszło do głowy. Dobra, co w miłości? Szóstka kielichów mówi o zwycięstwie. Trójka kielichów, czyli fajna zabawa. Nowa jakaś... Ewidentnie tutaj chodzi o nowe relacje. O... Być może zakochanie, być może te pierwsze motyle w brzuchu, być może poczujesz, że żyjesz. Do tej pory było smutne, a teraz no, coś cię pcha do przodu. I tutaj wśród ludzi, których już znasz, znajdzie się nowa osoba, z którą coś zaczniesz tworzyć nowego. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Jeśli chodzi o pracę. No. O, w pracy wychodzą jakieś machloje. Tak bym powiedziała. Jeżeli widzę dwie kobiety, które... podpisanie umowy, niezależnie czy ty jesteś tą królową mieczy, czy cesarzową. Cesarzowa to jest taka kobieta, która ma kasę, która twardo stąpa po ziemi, chociaż bardziej uczuciowa bym powiedziała. To jest żona, to może być żona, to może być żona... nie wiem, współwłaściciela nawet, z którym współpracujesz. To może być ktoś, kto... Zaraz wam włączę sobie tutaj. Bo mnie rozproszyło. A tu przecież musi się palić. Dobra. Aha. Więc powiem tak, że zgaśnie umowa jakaś między dwoma kobietami. Nie powinna dojść do skutku, ponieważ tutaj mamy urzędnika. Tutaj dwie kobiety, tu księżyc i mam wrażenie, że do jakiejś umowy nie powinno dojść. Tu jest główne przesłanie na pracę dla strzelca. Dobra, teraz rada dla ciebie. Rada dla ciebie na czas od 22 do 31 grudnia dla strzelca. No pięknie. Powiem tak, że ciesz się życiem. Przychodzi coś fajnego do ciebie, nowe jakby sytuacje, nowe wyzwania. Cokolwiek to jest, będzie to dobre dla ciebie. Kontaktuj się z innymi, baw się do końca tego roku. Myślę, że możesz coś zostawić na później, cokolwiek to nie jest. Tutaj znowu mamy parę, która... miło spędzić ze sobą czas, tak? Widzę te karty. Może rzeczywiście chodzi o nową miłość. Tutaj buławy są, same buławy. Ostro, gorąco. Aż będzie parzyło. Co aniołki mają dla ciebie, strzelcze? Do powiedzenia. Ups, dobra, to już wyskoczyło. Podejmij działania. Proszę bardzo, podejmij działania.
Nadeszła pora, gdy trzeba zacząć działać. Twoje anioły czekają na to, aż zrobisz kolejny krok, dzięki czemu będą mogły pomóc ci podążać ścieżką wiodącą do spełnienia twoich marzeń. Odrzuć zwlekanie i niepewność. We wnętrzu swojego serca wiesz, co powinieneś zrobić. Działaj, niezależnie od tego, czy jesteś aktualnie skupiony na karierze, sprawach uczuć, czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie ci po prostu w ręce. Musisz być aktywnym poszukiwaczem tego, na czym ci zależy. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko się podobało. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. No a ja Wam życzę spełnienia marzeń, szczęścia w nowym roku i do następnych czytań. Trzymajcie się, pa!